ABC domu dziś wiosenne, wielkanocne, radosne klimaty. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Wiosna, moja ukochana wiosna, bo od wielu lat publicznie mówię o tym, że po prostu uwielbiam tą porę roku za wiele bardzo dobrych rzeczy, które ze sobą przynosi. Wiosna kojarzy mi się z porankiem, z początkiem, z tym, że wszystko przed nami i że to, co będzie, może być bardzo dobre. Od nas zależy, jaki będzie dzień. Tatusiu, ja poproszę jajka. Niezwykłe jest to, jak wiosna potrafi w nas obudzić. To, żeby nam się znów chciało, żeby nam się zadziało, roześmiało. W naszym domu wiosna to pobudka, w sensie metaforycznym, ale i dosłownym. Świat za oknami budzi się po zimie i my także, zarażeni tą dobrą energią, zaczynamy funkcjonować w całkiem innym rytmie. Pojawiają się pierwsze śniadania na tarasie leśnym, które tak uwielbiamy. Pierwsze bukiety w wazonach, które komponuję z wykorzystaniem naszych roślin z ogrodu w połączeniu z kupionymi kwiatkami. Otwieramy szeroko okna, dekorujemy dom, często robiąc to razem i traktując te chwile jako najlepszy czas na bliskość. No i czasami bywa to oczywiście dość wariacko i wesoło, jak to u nas. Pies, koty, dwóch szalonych facetów i ja z tymi moimi wszystkimi pomysłami na natychmiast. Ale czasami jest i tak. Ja bardzo lubię ten czas tuż przed samą Wielkanocą, dlatego że wtedy mam więcej wolnych chwil. Mogę pomyśleć o tym, jakie potrawy chciałabym podać, w jaki sposób w ogóle chcę je podać. Wtedy też dekorujemy wspólnie z Leonkiem i to zarówno tutaj w domu, jak i w ogrodzie. Ta radość, wyczuwalna wręcz namacalnie, jaką czuć u nas wiosną, sprawia, że czujemy się szczęśliwsi. Świat się obudził, przyroda zachwyca na każdym kroku, pięknieje nasze otoczenie i nasz dom. A co najfajniejsze, łatwość, z jaką można go udekorować, sprawia, że robimy to właściwie bezwiednie. I mam nadzieję, że w Was również przebudzą artystyczne dusze. Ale zaś dzisiejszy odcinek udowodni, że dosłownie każdy z nas może upiększać swój dom, bo dekoracji dostarczy nam na przykład natura, albo znajdziemy je w sklepie, który każdy ma blisko siebie. To było wyzwanie od Was dla mnie. Nasi czytelnicy i widzowie Greenkanu poprosili, żebym pokazała, że można pięknie udekorować dom i przystroić wielkanocny stół, ale nie za pomocą drogich akcesoriów ze sklepów wnętrzarskich, a za pomocą takich rzeczy, które znajdziemy tuż obok, w sklepie, który każdy z nas ma obok. I to Wy wybraliście, by była to Biedronka? A ja przyjęłam wyzwanie, które zresztą okazało się wcale nie być trudnym. Oczywiście, jak to w Greenkanu, zwracałam uwagę na jakość produktów. Wybrałam takie, które posłużą nam wiele lat, które są dobre jakościowo, solidnie wykonane i przede wszystkim no ładne. Jak zauważyliście, tradycyjnie już wedle złotej trójki Greenkanu trzymałam się w aranżacji trzech kolorów wiodących. Bieli, turkusu i beżu wniesionego przez drewniane dodatki. Wszystkie dekoracje kupiłam w sklepie Biedronka i mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że dekorowanie, upiększanie swojej przestrzeni jest naprawdę bardzo łatwe, a ciekawe ozdoby macie pod ręką. W każdym z nas drzemią dekoratorskie talenty, jestem pewna, że w każdym, a wiosna to jest taki cudowny czas na to, żeby pobudzić w sobie tą kreatywność, pokusić się właśnie o dekorowanie. Poszukać inspiracji w naturze, gdzieś właśnie obok, poszukać rzeczy w sklepie, nawet takim właśnie, który mamy blisko. Ja bardzo mocno trzymam za Was kciuki, życzę Wam cudownego dekorowania, wielkanocnego, wiosennego i jestem pewna, że Wasze wielkanocne stoły będą po prostu spektakularne.
O, powinni to prawie.